Cześć. Witam wszystkich, którzy interesują się samodzielną budową rozszerzeń do komputerów Amiga. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o, w mojej opinii, najlepszej karcie, którą można samodzielnie zbudować i zainstalować ją w starym już komputerze Amiga 500. Kartą tą jest 68EC020TK. Jest to konstrukcja zbudowana przez pewnego naszego sąsiada zza Odry, który ukrywa się pod pseudonimem Matce, a swoje projekty dla dobra naszej niewielkiej społeczności publikuje w internecie. Prezentację karty pragnę zacząć od krótkiego omówienia jej budowy. Jak widać, karta jest zbudowana na bazie stosunkowo niewielkiej płytki drukowanej. Tutaj widzimy serce całej karty, czyli procesor 68EC020. Jest to praktycznie taki sam procesor jak w Amidze 1200, tylko taktowany dwa razy wyższą częstotliwością. Tutaj zawarty jest pod tym radiatorem układ Xilinx, układ typu FPGA, który odpowiada za całą logikę karty, czyli sterowanie i połączenie wszystkich elementów ze sobą. Tutaj widzimy bufory i dekodery pamięci, a w tych dwóch kostkach zawarta jest pamięć. Pamięć ta występuje w ilości 16 MB, chociaż nie jest aż tak dobrze, ponieważ z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne Amigi, kart w rzeczywistości pamięć, którą widzi komputer, to jest jedynie 8 MB oraz w drugim bloku 1,5 MB. Czyli karta razem dodaje naszej Amidze 9,5 MB pamięci FastRAM. Większa część tego obszaru, 8 MB, zlokalizowana jest w przestrzeni adresowej tradycyjnie przeznaczonej dla pamięci FAST, natomiast 1,5 MB zlokalizowane, zmapowane jest w przestrzeni adresowej, gdzie występuje tak zwana pamięć SlowRAM. W związku z tym komputer, mówiąc w cudzysłowie, myśli, że ma zamontowaną pamięć typu SlowRAM, czyli niektóre starsze gry szukają tylko tej pamięci, więc będą ją widziały, czyli uznają, że Amiga ma rozszerzenie pamięci, ale jednocześnie pamięć ta jest pamięcią szybką, procesor ma do niej dostęp z pełną prędkością. Poza omówionymi przeze mnie elementami, na karcie zawarty jest również zawarta pamięć flash, w której znajduje się sterownik dysku twardego. Jest to o tyle istotne, że dzięki temu sterownikowi karta zdolna jest do uruchomienia komputera z twardego dysku, niezależnie od wersji Kickstartu. Wiele innych kart Turbo do Amig nie potrafi takiej sztuki i musimy mieć minimum Kickstart 2.0 w odpowiedniej wersji, a jeszcze lepiej któryś z Kickstartów z wersji trzeciej. Natomiast tutaj nawet można tej karty używać z twardym dyskiem z najstarszym Kickstartem 1.3 powszechnym w Amigach 500. Również wtedy będzie działać, nie wymaga żadnego patchowania, żadnych zmian w komputerze, wystarczy tylko zainstalować kartę. To bardzo duży plus. Poza wymienionymi przeze mnie komponentami mamy oczywiście tradycyjne 40-pinowe złącze twardego dysku. Złącze to zapewnia również zasilanie dla urządzeń IDE, więc o ile urządzenie potrafi z takiego zasilania skorzystać, to nie musimy osobno tego zasilania do urządzenia prowadzić. Za pomocą zainstalowanego tutaj panelu ze zworkami możemy również wyłączyć niektóre funkcje karty, a to konkretnie możemy uniemożliwić bootowanie z twardego dysku, wyłączyć pierwszy 8-megabajtowy obszar pamięci FastRAM oraz drugi, ten mniejszy 1,5 MB. Dzięki naszemu nieocenionemu, bardzo znanemu portalowi aukcyjnemu udało mi się upolować taką bardzo prostą przelotkę do kart CF. Ona wyposażona jest w takie kątowe złącze, które idealnie pasuje do naszej karty. Można ją sobie tutaj zainstalować. Oraz oczywiście kartę CF. W moim wypadku jest to karta 2GB, która oczywiście z dużym naddatkiem wystarcza na zainstalowanie wszystkiego, co przynajmniej mnie interesuje w Amidze. Karta na swojej spodniej stronie zawiera wlutowane dwie listwy pinowe i za pomocą tych listew umieszczamy ją w miejscu oryginalnego procesora 68000, który znajdziemy wewnątrz naszej Amigi 500, gdyż karta oczywiście przejmuje jego funkcję. Tak więc przyszła pora na zainstalowanie karty Turbo w Amidze.
Tutaj widzimy przygotowaną już Amigę 500. Ona zawiera troszkę jeszcze innych zmian i modyfikacji, ale o tym kiedy indziej. Tak więc montujemy kartę w miejscu oryginalnego procesora. Tutaj oczywiście trzeba uważać, żeby się nie pomylić. I składamy Amigę. Klawiaturę oraz obudowę. Skoro kartę mamy zainstalowaną w Amidze, a Amigę złożoną, więc nadszedł czas na uruchomienie komputera. Zaczynamy od kryptoreklamy FingerFixera, który nawiasem mówiąc jest bardzo dobrym i bardzo przydatnym urządzeniem, który polecam. Celowo tutaj nie robiłem żadnych cięć, aby można było ocenić szybkość butowania się komputera. Jak widzimy, już pojawił się ekran Workbench'a. System zainstalowany w Amidze jest to najnowsza wersja Kickstartu, Kickstart 3.1.4 produkcji Hyperionu. Zaczniemy może od ilości pamięci. Górna belka pokazuje w okolicach 7 MB pamięci FAST oraz 2 MB pamięci chip RAM. Pamięci FAST jest tylko 7 MB, dlatego że jedna z partycji na mojej karcie CF ma bardzo duże bloki, które pochłonęły niepotrzebnie dużą ilość pamięci FAST. Będę musiał to w przyszłości zmienić. Więc może rozpoczniemy od danej komendy avail, która to komenda pokaże nam, ile komputer rzeczywiście tej pamięci ma. A więc widzimy, że maksymalna ilość pamięci FAST wynosi łącznie 9,5 MB. Natomiast pamięć chip RAM to jest 2 MB. Przejdźmy zatem do znanego programu SysInfo, który pokaże nam troszkę więcej na temat tego komputera. Przede wszystkim powie nam, jaka jest jego prędkość po zainstalowaniu karty 68EC020TK. Widzimy, że komputer obecnie jest 13,14 razy, czyli ponad 13 razy jest szybszy od Amigi 600. Co ciekawe, jest on 1,5 raza również szybszy, no właściwie 50% szybszy od Amigi 3000 z procesorem 68030. Ale nie zapomnijmy, że procesor 020 w tej konkretnie karcie jest traktowany większą częstotliwością niż ten procesor w Amidze 3000. W zakładce pamięć możemy przekonać się, czy prawdą jest to, co mówiłem wcześniej. I Amiga pokazuje, że pamięci typu FAST jest w jednym bloku 8 MB, zaś w drugim 1,5 MB i pamięć ta identyfikowana, nazwana jest Slow RAM. Chociaż jak wspomniałem, prędkość tej pamięci jest dokładnie taka sama jak tej pamięci tego bloku 8 MB. No i oczywiście pamięć chip RAM. Jeżeli chodzi o prędkość twardego dysku, to zaraz się przekonamy, ile ona wynosi, chociaż on działa naprawdę żwawo. Jak widzimy, jest to prawie 3 MB na sekundę, czyli bardzo przyzwoity wynik jak na tą klasę sprzętu. Z kolei zakładka Boards pozwoli nam przekonać się, że karta jest rozpoznawana przez Amigę jak dwie niezależne karty. Jedną z nich jest rozszerzenie pamięci FastRAM, natomiast drugą częścią jest kontroler twardego dysku, który z uwagi na to, że sterownik pochodzi z Octagona, ze znanej starej karty Octagon, to też i tak jest widziana ta część urządzenia przez Amigę. No dobrze, ale do czego jeszcze karta ta może nam się przydać, poza fascynowaniem się wynikami testu prędkości? Oczywiście do grania. Tutaj mam katalog z zainstalowanymi moimi ulubionymi grami, a wśród nich mój najbardziej ulubiony Tarikan 2. Zobaczmy, czy Amiga doposażona w twardy dysk, większą pamięć, jak również znacznie szybszy procesor, nie straciła na kompatybilności. Twardy dysk wczytuje grę.
i możemy zacząć grać. No dobrze. Karta nie uniemożliwiła nam gry w Terrikana, a nawet ułatwiła dzięki obecności kontrolera twardego dysku. Ale pytanie, czy istnieją jakieś gry, które skorzystają na obecności chociażby szybszego procesora? Jak najbardziej. Do takich gier należą symulatory. Z uwagi na fakt, że nigdy nie byłem wielkim fanem tego typu gier, nie mam ich zbyt wiele, natomiast mogę pokazać, jak gra, która trudno powiedzieć, czy ona tak naprawdę jest symulatorem. Jest to oczywiście Wings. Chociaż właśnie grafika wektorowa, która w tej grze występuje, powinna przyspieszyć. No więc zobaczmy, jak zachowuje się taki półsymulator, jakim jest Wings. Rozgrywka stała się o wiele bardziej dynamiczna i wierzcie mi, naprawdę dużo trudniej zarówno trafić nieprzyjaciela, jak również przeżyć. Odnoszę wrażenie, że wraz z szybszym procesorem również przeciwnik zyskał nie tylko na żwawości, ale również na inteligencji. O proszę, już oberwałem. I jeszcze chciałbym powiedzieć kilka słów, dlaczego na samym początku tego filmu powiedziałem, że jest to najlepsza karta turbo do Amigi 500. Jest na to kilka powodów. Po pierwsze, karta jest naprawdę bardzo stabilna. Trudno, naprawdę trudno ją zawiesić. Po drugie, prezentuje zupełnie przyzwoite osiągi. Wspomniane ponad 13 razy większa prędkość od Amigi 600. Karta ta również jest bardzo niedroga. Wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę autora projektu, gdzie można sobie dokładnie policzyć, ile kosztują wszystkie komponenty. Sam czas wykonania karty również nie jest długi. Mi zlutowanie tej karty zajęło jakieś 4, może 5 godzin. Link do projektu dla wszystkich zainteresowanych samodzielnym wykonaniem tej karty umieszczę w opisie filmu. Film ten powstał jako swego rodzaju eksperyment. Jest to pierwszy raz, kiedy w ogóle podejmę się próby zmontowania go, jak również przygotowałem sobie bardzo prowizoryczne na razie studio. Mam nadzieję, że w przyszłości każdy z tych elementów moich filmów, a przede wszystkim element merytoryczny, będą ulegały stałej poprawie.